Faktycznie od wczoraj jesteśmy gośćmi na hali w Chojnowie. W dniu wczorajszym, przypominam, w godzinach porannych Nadia w roczniku 2008 rozegrała wspaniałe zawody. Byli bezkonkurencyjni, wygrali swoje zmagania. Potem rozpoczął zmagania Kudełek. Kudełek rozegrał 4 mecze z rocznikiem 2010. Przypominam, że on jest z rocznika 2011 i też te 4 mecze zakończyli zwycięstwami. Także no, szczęśliwa dla nas ta sala. Zobaczymy, jak dzisiaj pobawi się Gutek. Gutek bawi się, kochani, dzisiaj z trenerem Sebastianem. Oczywiście, jak wiecie, Gutek jest czynnym zawodnikiem Zagłębia Lubin i tutaj się u nas kompletnie nic nie zmienia, kochani, i się nie zmieni. Natomiast jesteśmy z Bolesławca do Lubina, mamy ponad 60 km, jak wiecie, w jedną stronę, także 120 km dojeżdżamy ponad 2,5 roku i jakby te nasze takie troszeczkę braki finansowe, które się pojawiły na skutek takiej mocnej eksploatacji energetycznej, finansowej naszego stylu życia, kochani, naszej rodziny, no, uzupełniamy dodatkowym treningiem w Bolesławcu i współpracujemy od kilku miesięcy z Football Academy, z trenerem Damianem Sawczatkiem. Jak wiecie, szabełki bawią się tam, kochani, również. Wykorzystujemy każdą nadarzającą się możliwość do podnoszenia naszych kwalifikacji, także Gutek już kilka drużyn w swoim krótkim, 10-letnim życiu zwiedził. Grał z kilkoma, w kilku barwach, w kilku koszulkach, ale to naprawdę nie jest istotne. Pamiętajcie, że do 12 roku życia dzieci powinni się aktywnie, świetnie bawić i taki cel powinny mieć rozwój dziecięcej piłki nożnej. W każdym razie, wracając do tematu, kochani, trener Sebastian, którego widzicie, prowadzi rocznik 2006. Nam było dane przyjemność pracować z nim jeszcze 5 lat temu, kiedy Gutek rozpoczynał przygodę. Był bardzo wyróżniającym się chłopcem w roczniku 2006, w związku z tym pracował z jego grupą treningową. To był rocznik 2003-2004. Nawet starsi byli 2-2, jak pamiętam. Gutek świetnie sobie w tej grupie radził, także już od najmłodszych lat szlifował technikę pod okiem właśnie trenera Sebastiana. Trenera, który obecnie dostał powołanie do kadry U7, jest, przepraszam, nie U7, U10, tak? Jest trenerem kadry w Football Academy w reprezentacji Polski w roczniku 2007. On i trener Grzesiu, który trenuje Kudełka i Nadię. Także w tym momencie, kochani, mówię, wykorzystujemy cały czas możliwości, potencjał do rozwoju. Także w tej chwili, kochani, z ekipą Football Academy będziemy się dzisiaj bawić na turnieju, chyba nie wewnętrznym, bo widziałem kilka firm z zewnątrz. Widziałem ekipę, kochani, z Jeleniej Góry. Widziałem, kochani, ekipę z Karkonoszy. Także jest Football Academy. No, będzie się dzisiaj naprawdę fajnie działo. Zdaje się, że chyba mamy ekipę z Polkowic. Ale myślę, że będzie oficjalna prezentacja, także za momencik poznamy uczestników dzisiejszego turnieju. Natomiast tą salę już macie na kanale, jak sobie dobrze przypominam, kiedy rozpoczynaliśmy naszą przygodę, kochani, z kanałem YouTube, to jeden z pierwszych turniejów, nie pierwszy, bo pierwszy nagrywaliśmy we Wleniu, ale jeden z pierwszych turniejów nagrywaliśmy tutaj na tej sali, dokładnie z tego miejsca, tu z balkonu mamy, kochani, nagrane meczyki, jeszcze chyba pod muzykę, jak pamiętam, jeszcze wtedy za bardzo aktywnym komentarzem się nie upublicznialiśmy. W każdym bądź razie, reasumując, kochani, przed nami fajna zabawa, możliwość, kolejna możliwość rozwoju piłkarskiego Gutka, także ja jeszcze raz przypominam, kochani, że my do 12 roku życia jakby staramy się mocno bawić piłką nożną, natomiast od 12 roku życia jakby trzeba się mocno ukierunkować, kochani, określić, ubrać jedną koszulkę i ciężko pracować, kochani, na swoją przygodę z piłką nożną. Natomiast do 12 roku życia wszystkie nasze trzy szabełki, jak wiecie, Kudełek, Nadia i Gutek, mają za cel się bawić, przy okazji świetnie rozwijając, a wy macie okazję tą przygodę naszą oglądać. Także to jest, kochani, nasz światopogląd. Ja jestem przy 5 lat, nie jestem trenerem, przypominam, nie jestem zawodnikiem, nie jestem, kochani, jakby środowiskiem piłkarskim skażony, dlatego ja patrzę skażony w pozytywnym sensie, natomiast nie mam żadnych doświadczeń ani gdzieś tam z szatni, ani gdzieś tam z jakichś, słuchajcie, historii, które jakby rządzą prawami w piłce nożnej. My tylko czysta praca, kochani,
satysfakcja, radość i pasja. Tak to po prostu u Szabełków działa. My wierzymy, że wykonując dostatecznie dużą ilość pracy, kochani, przy odrobinie talentu, który gdzieś tam, kochani, już jest jakby no częścią wielkiego planu, wielkiego stwórcy, kochani, możemy coś ciekawego w życiu osiągnąć. I tak według tej myśli pracujemy. Słuchajcie, jeszcze jedna techniczna informacja. Kamera nam mocno szwankuje. Natomiast nie wiem, czy w zapisie, czy tylko w tym, co staramy się tutaj odtworzyć, zobaczyć, dlatego że w tej chwili ja nie mam podglądu tego, co nagrywam. Taśma nam się przerwała, kochani. I w tej chwili, mówię, nie jesteśmy w stanie widzieć, co zapisujemy dla Was. Natomiast myślę, że stąd chyba będziecie mieć świetny widok na zapis meczy. Nie wiem, czy będziemy atakować na tamtą stronę, czy na tą. Natomiast zapis z dołu, kochani, na pełne boisko jest o tyle trudny, że nie ma w ogóle boków. Zobaczcie, linia boczna tutaj to jest boisko. Także myślę, że piłka dotykająca ściany będzie autem, bądź pozwolą mi na tą ścianę bandę grać. Natomiast strona lewa, jak widzicie, kochani, ma tutaj linię zaraz przy samej. No widać, że lampa świetności sala ma za sobą, ale jest ciągle funkcjonalna, ciągle robi robotę, kochani, to jest najważniejsze. Także wiemy też, że Chojnów dysponuje nową salą, mieliśmy okazję też tam rozgrywać zawody. Także jeszcze raz, słuchajcie, do zobaczenia na oficjalnym otwarciu, za momencik się widzimy, także za chwileczkę się z Wami łączę. Oficjalną prezentację, rozpoczęcie, także oddajemy głos tutaj gospodarzom, czyli Futbol Akademii Chojnów. Serdecznie witam przyjazne drużyny, gospodarzy, trenerów, menadżerów, którzy zjawili się na drugim turnieju uchwałowym o Puchach Akademii Chojnów. Wójt Andrzej Wyś wspiera tutaj bardzo mocno działalność sportową Futbol Akademii na terenie Chojnowa. I właśnie dzięki tej współpracy z gminą zorganizowaliśmy tak naprawdę szereg turniej, bo w dniu wczorajszym odbywały się turnieje dla roczników 2008 oraz 2010. Cały dzień mieliśmy piłkarskich emocji, były piękne gole, były też łzy wśród dzieci, ale wiadomo, dzieciaczki różnie reagują na porażkę czy też wygrane spotkanie. A dzisiaj jesteśmy w najstarszej kategorii, czyli w roczniku 2006. Witam Was wszystkich serdecznie. Drodzy Państwo, drodzy zawodnicy, dzisiaj będziemy rozgrywać mecze w dwóch grupach. Mamy 10 zespołów i chciałbym serdecznie wszystkich przywitać. I od mojej lewej strony zaczniemy. Futbol Akademii Chojnowice. Kolejna drużyna Wilkomiaka-Wilków. Karkonosza Jelenia Góra. Futbol Akademii Chojnów. Futbol Akademii Legnica, zespół pierwszy. Futbol Akademii Legnica, zespół drugi. Gospodarz turnieju Futbol Akademii Chojnów, zespół drugi. Futbol Akademii Bolesławiec. Oraz ponownie gospodarz turnieju Futbol Akademii Chojnów, zespół pierwszy. Jeszcze króciutko organizacyjne sprawy, trenerzy, jak mamy wolną chwilę, zapraszamy zawodników oraz trenerów na podrzeczunek w formie słodkiej bułki. Ja będę tutaj na pewno gdzieś miał pola, także proszę do mnie podchodzić, kiedy będziecie chcieli, to wydamy dla wszystkich piłkarzy. Również jest woda, wodę również można pobierać, tutaj woda się znajduje również na korytarzu, także jeżeli ktoś ma ochotę, może podchodzić, brać buteleczkę wody. Kwestie odnośnie gry, więc z tej strony chłopcy gramy o bandy. Jeżeli piłka znajdzie się powyżej tych szczebelek drewnianych, to sędzia już odwizuje aut.
auty są wprowadzane. Jest to konieczność wprowadzenia piłki, czyli nie możemy rozpocząć gry podaniem, tylko musi być kontakt z piłką, lekkie wprowadzenie i następnie możemy decydować, co z piłką robimy dalej, czy podajemy, czy dryblujemy. Ale nie można oddawać strzału do bramki. Tak? Czyli jeżeli wyprowadzę piłkę z autu, nie ma żadnego kontaktu, czy przeciwnika, czy kolegi z piłką, no to gol bez kontaktu też bramkarza z piłką nie zostanie uznany. Z tamtej strony gramy do linii czerwonej, w związku z tym jak piłka opuści boisko i wyjdzie poza linię czerwoną, no to oczywiście mamy aut i rozpoczynamy go wprowadzanie. Wszystkie rocze oczywiście trzeba wykonać podanie. Natomiast gra bramkarze i aut bramkowy, i z akcji rzucamy tylko piłkę do połowy. Natomiast jeżeli prowadzicie piłkę do gry, to znaczy postawicie ją na ziemi, no to automatycznie możecie wtedy tą piłkę za połowę przekopać, tak? Tylko i wyłącznie w takim wypadku. Inaczej gramy do połowy. Myślę, że z najważniejszych kwestii mamy wszystko omówione. Spotkania będą trwały 10 minut w dwóch grupach. Życzę Wam ładnych bramek, wielu sportowych emocji i oby ten turniej zapisał się w Waszych głowach jako naprawdę fajny i udany turniej. Także drodzy Państwo, zawody uważam za otwarte. Mamy tu w takim razie 10 drużyn w szafce, także będzie tego grania sporo. A, czyli Futbol Akademii Poniów, gospodarz turnieju oraz Futbol Akademii Legnica zespół drugi. Słuchajcie, tak jak mówiłem, zapisy meczy chyba będziemy robić tam z góry, z balkonu, kochani, ponieważ mamy taką sytuację, kochani, że tutaj przy linii no, będzie nam ciężko złapać, ogarnąć boisko. Jeszcze o ile na tamtą stronę byśmy mieli w miarę fajną relację, to słuchajcie, już tutaj jesteśmy kompletnie tak bliziutko bramki, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Trenerze Sapku, powodzenia, dobrej zabawy. Dzięki. Dobrej zabawy. To najważniejsze, pamiętajcie, rocznik 2-6 to są też jeszcze kochani dzieciaczki, nie zapominajmy, bo czasami się zagalopujemy, że już jest 10 czy 11 lat, to już uważamy, kochani, że to pan piłkarz, natomiast no, pewnie część z chłopców jak najbardziej na to ciężko pracuje i w tą stronę idzie, natomiast część się bawi, kochani, nie jest jeszcze określona, pamiętajmy o tym. Według mówię mojej filozofii, kochani, piłki nożnej dziecięcej, ten taki moment przejścia z zabawy w taką poważniejszą zabawę to jest moment 12 lat i trzeba do 12 lat pielęgnować, zbierać, kochani, jak najwięcej pozytywnych doświadczeń, wspaniałych, kochani, wrażeń i jakby umacniać tą miłość, kochani, do piły, dlatego że potem ona trwa przez lata, przez długie lata. Czynni zawodnicy przechodzą w trenerkę, w różne prezesury w klubach sportowych, kochani. Są aktywnie zaangażowani dalej w sport i tak to funkcjonuje, kochani. Także jeszcze raz życzę Wam przyjemnego odbioru. Do zobaczenia. Widzimy się przy pierwszym meczyku naszej Futbol Akademii Bolesławiec, którą prowadzi trener Sabek. Trenera Sabka znacie z naszego kanału jeszcze z bardzo dawna, kochani, jeszcze jak trenowaliśmy dawno w innym klubie w Bolesławcu. Tam macie relacje z obozów, tam macie relacje z treningów. Natomiast od niedawna na naszym kanale też kilka odcinków wspaniałych z serii Cover Coaching. Ma fajny warsztat trenerski, także dużo w tej kwestii, kochani, pracujemy. Gramy po czterech i bramkarz, tak? 2, 4, 6, 8. Idealna sytuacja, kochani. Można zaprezentować swoje umiejętności przy takim układzie. Natomiast, no cóż, czekamy na pierwszy nasz gwizdek, na pierwszy nasz meczyk i tak jak mówię, relacje będę przeprowadzał tam, kochani, z góry. Także do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko. Przy pierwszym meczu spotykamy się ponownie.